Witajcie, witajcie. Jestem na rynku. Na samym środku rynku, nie wiem, czy mnie ktoś tu nie podepta. Ale nie przejmujemy się tym wcale. Chciałem nagrać właśnie komentarz do 13 niedzieli zwykłej, najbliższej. Pierwsze czytanie będzie z Księgi Mądrości. Bóg nie uczynił śmierci. Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Bardzo ważne słowa, bo mówią nam o tym, że tłumaczą, dlaczego Bóg nie zlikwiduje szatana na przykład. Nie, dlaczego Bóg toleruje szatana? Dlaczego Pan Bóg toleruje to, że diabeł nas kusi? Ale tu Księga Mądrości nam tłumaczy, że Bóg, który jest samym istnieniem, samym jestestwem, samym życiem, nikogo nie unicestwia. Po prostu wszystko stworzenie, jakie Bóg stworzył, jest dobre. Wszystko było dobre, co Bóg stworzył. I dlatego wszystko pozostanie na wieczność. A śmierć to jest wynik działania diabła. Śmierć to jest brak tego dobra, które Bóg stworzył. I dlatego wszyscy będziemy żyli wiecznie. Dlatego wszyscy będziemy żyli albo z Panem Bogiem w niebie, albo będziemy żyli z szatanem w piekle. Tylko to życie z szatanem nie będzie w pełni, nie będzie tym, do czego zostaliśmy powołani. Dlatego Księga Mądrości nas uczy, że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Czyli tylko ci, którzy należą do diabła, będą doświadczał śmierci. Natomiast ludzie, którzy żyją z Panem Jezusem, żyją w Panu Jezusie, nigdy tej śmierci nie doświadczą. Po prostu będą żyli wiecznie. Drugie czytanie, drugi list do Koryntian. Bracia, podobnie jak obfitujecie we wszystko, wiarę, w mowę, wiedzę, we wszelką gorliwość, miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. No właśnie, trzeba się dzielić. Trzeba się dzielić ze wszystkimi. Ale czy to znaczy, że tylko mamy pieniądze rozdawać? No oczywiście, że nie. Tutaj słuchajcie, co święty Paweł mówi konkretnie. Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Tak zaczyna się ten fragment. Czyli my tu mamy jakieś dary. Jeden ma dar wymowy, drugi ma dar wiedzy, trzeci ma jakąś gorliwość i tym mamy się z innymi dzielić. W to jesteśmy bogaci. To oczywiście nie znaczy, że to nie dotyczy zasobów materialnych. Dotyczy to także zasobów materialnych. Tymi też oczywiście się powinniśmy bogacić. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Jezus ma wszystko, Bóg ma wszystko. Bóg jest Panem Wszechświata, Stwórcą Wszechświata, więc po prostu będąc wszystkim urodził się w ubogiej stajence, stał się ubogim właśnie dla nas. I tu dalej święty Paweł mówi, nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. I ta równość ma polegać na tym, że mamy się wzajemnie ubogacać. To znaczy, jeżeli jeden ma dobra materialne, powinien się podzielić z innymi tymi dobrami materialnymi. Jeżeli ktoś ma dar wiary, powinien się dzielić z innymi tym darem wiary.
każdy z nas może się z czymś podzielić z innym człowiekiem. I święty Paweł dalej mówi, teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach. I aby nastała równość według tego, co jest napisane. Czyli wyraźnie święty Paweł tutaj nam pokazuje, że my wszyscy mamy jakieś dary. Powinniśmy się dzielić wzajemnie tym wszystkim. Niech nasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, a ich bogactwo było nam pomocą. Każdy z nas coś ma, każdy z nas ma jakiś dar, każdy z nas ma coś, czym możemy się z innymi podzielić. Zarówno dobra materialne, jak i właśnie dobra duchowe, talenty jakieś. Ważne jest, żebyśmy wszyscy wzajemnie sobie pomagali. Ewangelia świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie. Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło. Lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok, poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości, a Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona, drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli, twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi, nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do niej, czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go, lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę, dziecko oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynę za rękę, rzekł do niej, talita kum, co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby jej dano jeść. Ewangelia nas uczy o wierze, uczy nas o zaufaniu, jakim Jair darzył Pana Jezusa i ta kobieta, która spotkała Pana Jezusa. Wierzyła, że jeżeli się tylko dotknie frędzli Jego płaszcza, to ustanie choroba, która ją gnębiła przez całe lata. Ale oprócz tego, że nas ta Ewangelia uczy właśnie zaufania do Pana Boga, zaufania do Jezusa, to uczy nas jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie takiej, że prawdziwa wiara jest czysta i mocna, daje nam moc zmiany innych ludzi. W prawie żydowskim było tak, że każdy, kto się dotknął osoby krwawiącej, na przykład, każdy, kto się dotknął zwłok, kto się dotknął zmarłego, stawał się osobą nieczystą. Pan Jezus tymczasem przychodzi, dotyka się go kobieta, która cierpi na upływ krwi od wielu lat i zostaje uzdrowiona. Pan Jezus dotyka zwłok tej dziewczynki, która zmarła i ta dziewczynka została uzdrowiona. Czyli moc Pana Jezusa jest większa od śmierci, większa od choroby. Moc Pana Jezusa powoduje, że to nie Pan Jezus staje się nieczysty, tylko ludzie, którzy się z Nim spotkali, ludzie, których on zetknęli się z Nim na Jego drodze, oni zostali oczyszczeni. Pan Jezus oczyszcza. Dzisiaj ja to nagrywam w środę, kiedy mamy uroczystość świętego Jana Chrzciciela.
Święty Jan Chrzciciel chrzcił wodą, ale to było takie znaczenie symboliczne to miało. To miało znaczenie obmycia się z grzechu, ale nie miało to żadnej rzeczywistej mocy. Pan Jezus poprosił o taki chrzest. Pan Jezus nie potrzebował chrztu, no bo nie zgrzeszył, nie miał żadnego grzechu, nie popełnił niczego złego, więc nie było powodu, dla którego Pan Jezus musiałby się ochrzcić. Ale to spotkanie Pana Jezusa z wodą chrztu spowodowało, że ta woda chrztu nabrała mocy takiej, że stała się sakramentem. Teraz ta woda chrztu w sposób rzeczywisty oczyszcza nas ze wszystkich grzechów, z grzechu pierworodnego i z każdego innego grzechu, jeżeli chrztu podlega człowiek, poddany jest człowiek dorosły, który już miał inne grzechy. Właśnie to zetknięcie Pana Jezusa z wodą spowodowało, że ta woda nabrała moc, że właśnie ten chrzest jest rzeczywistą siłą, która powoduje nasze oczyszczenie. Pan Jezus w dalszym ciągu właśnie idąc przez swoje życie dotyka właśnie tych trędowatych, dotyka chorych, dotyka ślepca, dotyka głuchego i wszyscy oni stają się zdrowi, stają się czyści, stają się pełni łaski, otrzymują łaskę uświęcającą. My tego doświadczamy teraz w sakramencie spowiedzi, gdzie w sakramencie spowiedzi właśnie spowiednik w osobie Jezusa Chrystusa udziela nam rozgrzeszenia, którym rzeczywiście w sposób rzeczywisty nasze dusze są oczyszczone. Się straciłem wątek, bo jednak takie mówienie kazania na rynku to jest doświadczenie deprymujące troszeczkę, ale no to jest chyba to, co chciałem właśnie zaznaczyć. Aha, no wiem już, co chciałem powiedzieć na zakończenie. Święty Jan Paweł II, chcąc, żeby Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, mówiąc zawsze, że Polska nie musi prosić Europy o przyjęcie, bo Polska zawsze była częścią tej Europy, myślę, że miał to na myśli, że nasz naród, który powinien mieć głęboką wiarę, nasz naród, którym ciągle jest pełno powołań kapłańskich, w którym jest więcej księży pewnie niż w całej reszcie Europy, powinien, tak jak Jezus, pójść na zachód i nawracać tą neopogańską Europę. Tymczasem no, rzeczywistość jest taka, że my brakuje nam tej wiary, nie mamy tej mocnej wiary i często spotkanie się nas z ludźmi, którzy tej wiary nie mają, z poganami, z ludźmi, którzy mają inny światopogląd, powoduje to, że to my tą wiarę tracimy, że to oni nas zarażają, że to my stajemy się nieczyści. Dlatego ważne jest, żebyśmy brali ten przykład z Pana Jezusa. Ważne jest, żebyśmy tak podchodzili do tych ludzi, jak podchodził Pan Jezus, żebyśmy to my ich zarażali wiarą, a nie oni nas swoimi ideologiami, swoimi przekonaniami, ale my musimy przede wszystkim tą wiarę mieć, ta wiara musi być mocna. Musimy mieć też wiedzę, musimy wiedzieć, dlaczego wierzymy w takie rzeczy. Jeżeli chcemy kogoś przekonać do nauki Kościoła, musimy wiedzieć, dlaczego Kościół uczy nas tego, no bo Kościół nas uczy prawdy, ale musimy wiedzieć, że to jest prawda, musimy znać argumenty. Nie ma rzeczy takiej w nauce Kościoła, która dotyczy wiary i moralności, która by nie była prawdziwa, ale dopóki tych argumentów nie poznamy, to jest nam bardzo trudno to przekonać kogokolwiek. Dlatego warto szukać tej prawdy, warto czytać katechizm, warto zapraszać na nasze forum katolik.us, gdzie mamy ileś dyskusji bardzo ważnych o antykoncepcji, o in vitro, o rzeczach takich dzisiaj kontrowersyjnych może, o homoseksualizmie, żeby poznać właśnie te argumenty, żeby wiedzieć, dlaczego Kościół naucza tak, a nie inaczej. Bo nie zawsze ksiądz jest w stanie to wytłumaczyć na kazaniu. Też to kazanie ma ograniczoną ilość czasową. Nie wszystko można przekazać. Natomiast są ciekawe właśnie fora dyskusyjne, gdzie są te dobre argumenty. Są ciekawe teksty w necie, gdzie można znaleźć wytłumaczenie, dlaczego Kościół uczy
tak, a nie inaczej. Dlatego warto to zrobić, żeby potem być tak jak Chrystus, żeby potem być tak, że jeżeli dotkniemy kogoś, kto jest chory, dotkniemy kogoś, kto jest martwy, no nie w dosłowny sposób, ale mówię tutaj o chorobie czy śmierci duchowej, to ich ożywimy, że po prostu przez to spotkanie z nami oni odzyskają wiarę, oni odzyskają łaskę uświęcającą. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie tego zrobić w sposób sakramentalny. Ciągle tym ludziom jest potrzebna spowiedź, ale żeby ta spowiedź była ważna, to ci ludzie muszą być przekonani do tego. A tu już się zaczyna nasza rola. Tu już my wtedy możemy właśnie być tym drugim Chrystusem dla tych ludzi, bo często my jesteśmy jedynym Chrystusem, jakiego ci ludzie spotkają, że wtedy jesteśmy jedyną nadzieją dla tych ludzi, więc po prostu postarajmy się to zrobić. Pamiętajmy o tym, bo jest to ważne. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Ciężka sprawa z nagrywaniem. Jeszcze wyrwę sobie mikrofon. Nie wiem, czy coś tu nie zepsułem. Coś mi tu chrupło. Widzicie, jesteśmy na rynku. Tutaj mamy kościółek świętego Wojciecha. Tutaj mamy kościół mariacki, sukiennice, wieża ratuszowa. Reszta ratusza już nam przepadła. Nie ma więcej. Grodzka Droga Królewska, na końcu Drodzkiej jest Wawel, a w drugą stronę, tam za pomnikiem Mickiewicza, jest ulica Floriańska, kończy się Bramą Floriańską i Barbakanem. No ale to wszyscy wiecie, bo wszyscy tu byli wielokrotnie w Krakowie. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do tego pięknego miasta, no i zapraszam na mój kanał na YouTube Trocker Hiob albo trok27.com, też zaprowadzi w to miejsce, żeby zobaczyć filmy z mojego pobytu w Krakowie, no i zobaczyć moje komentarze na temat niedzielnych czytań. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.